Witajcie. Rozwój nowych rodzajów broni idzie pełną parą, dosłownie na całym świecie. Być może miała na to wpływ wojna na Ukrainie, ale tak czy inaczej świat się rozwija, wprowadzając do produkcji i oddając do użytku sprzęt wojskowy, który jeszcze niedawno można było oglądać jedynie w filmach science fiction. Dziś amerykańska armia i marynarka wojenna posiadają unikalną broń, której nie znajdzie się w innych krajach. Amerykanie aktywnie testują obecnie, dla przykładu, bezzałogowy mini-czołg Reapsow M5. Wyposażono go w moduł bojowy XM1296 Stryker Dragon 8x8, który posiada 30 mm działo XM813 ze współosiowym karabinem maszynowym M240 kalibru 7,62 mm. Wśród możliwości pojazdu znajdują się szerokie działania rozpoznawcze. Prędkość jazdy to około 40 km na godzinę, ładowność około 3,5 tony. Wojsko zademonstrowało także możliwość sterowania mini-czołgiem za pomocą pilota zamontowanego w zmodyfikowanym wozie bojowym Bradley, podkreślając potencjał M5 w zakresie współpracy z platformami załogowymi. Na pokładzie M5 znajduje się jeden mały dron zwiadowczy zdolny do poruszania się niezależnie od pojazdu, podglądania zakrętów za pomocą kamery i rozpoznawania budynków w środku. Dron może poruszać się po schodach. Może także rozpoznawać pole bitwy, a także unieść do 2 kg ładunku. Czołg bezzałogowy posiada system wizyjny 360 stopni, dzięki czemu można czuć się w nim komfortowo, nawet w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. Dostępne są również opcje z teleskopowymi urządzeniami obserwacyjnymi. M5 współpracuje z pojazdami załogowymi, jadąc przodem i rozpoznając teren, a także zapewniając aktywne wsparcie w walce, co znacznie zmniejsza ryzyko dla pojazdu załogowego. Można go używać w połączeniu z bojowymi wozami piechoty lub innymi czołgami. Rozważa się również wyposażenie w ten pojazd formacji piechoty. System Scorpion. Według amerykańskich twórców Scorpion to najszybszy mobilny system moździerzowy na świecie. Szybkostrzelność wynosi 12 strzałów w pierwszej minucie i 4 strzały w każdej kolejnej. Niezależność od platformy oznacza, że można go zamontować na praktycznie każdym pojeździe z napędem 4x4 o minimalnej ładowności 2 ton, kołowym lub gąsienicowym, od lekkich ciężarówek po transportery opancerzone. Pokazano zastosowanie tego rozwiązania na takim samochodzie jak Toyota Land Cruiser oraz wersję z działami kalibru 81 i 120 mm ze względu na wymienne lufy i możliwość załadowania amunicji na 40 lub 72 strzały. Dodajmy do tego kompletny cyfrowy system kierowania ogniem za pomocą komputera i zaprogramowanie nawet 1000 celów. Zasięg ostrzału wynosi 6,5 km lub nawet 8 km. Projekt jako całość naprawdę przypomina Skorpiona. Przy obecnym rozprzestrzenianiu się dronów na polu bitwy, systemy takie mogą rzeczywiście stać się superskuteczną bronią do zatrzymywania natarcia wroga w technice walki shoot and run, po angielsku strzelaj i uciekaj. System może wystrzelić 8 pocisków w mniej niż 2 minuty od zatrzymania, po czym wycofa się, zanim ogień wroga spowoduje u niego zniszczenia. Każdy pilot powie, że nie da się patrzeć przez kadłub, aby zobaczyć, co znajduje się pod nami, za nami, a czasem nawet obok nas. Wyświetlacz montowany w hełmie F-35 zmienia wszystko, co wiedzieliśmy do tej pory o relacji pilota i samolotu. Dawno minęły czasy, kiedy trzeba było manewrować samolotem, aby zobaczyć cel. Hełm F-35 pobiera teraz sygnały wideo z całego samolotu i łączy je w jeden spójny obraz wewnątrz hełmu, zapewniając pilotowi 360-stopniową świadomość sytuacyjną. Pilot może więc spojrzeć w dół i zobaczyć nagranie tego, co znajduje się pod nim, czyli pod kadłubem. System rozproszonej apertury DAS zastosowany w F-35 przesyła do hełmu obrazy w czasie rzeczywistym z 6 kamer na podczerwień rozmieszczonych wokół samolotu, umożliwiając pilotom rozglądanie się w dowolnym kierunku. Dodatkowo hełm zapewnia pilotom widzenie w nocy. Na potrzeby misji wszystkie informacje potrzebne pilotowi, prędkość lotu, kurs, wysokość, informacje o celu i ostrzeżenia również są wyświetlane na obrazie w środku hełmu. Ekran przezierny wyświetla te informacje, integrując dane z wizją. Takie rozwiązanie zwiększa szybkość reakcji i znacznie zmniejsza obciążenie pilota.
Niemcy też nie siedzą bezczynnie. Razem ze szwajcarską firmą zbrojeniową opracowali stanowisko artyleryjskie Oerlikon Millennium 35. Na lufie mierzy się prędkość każdego pocisku i automatycznie ustawia zapalnik tak, aby zdetonował pocisk w określonej odległości od celu. Każdy pocisk zawiera 152 elementy balistyczne o masie 3,3 g, które zapewniają wysoki efekt niszczący amunicji. Instalacja służy także do ostrzeliwania celów o małej powierzchni. Oerlikon Millennium okazuje się łatwy w montażu, bo nie wymaga specjalnych otworów w pokładzie, chłodzenia, sprężonego powietrza czy zasilania elektrycznego. Energia elektryczna służy jedynie do ładowania akumulatorów. Montaż trwa około godziny i wymaga 6 m2 powierzchni na pokładzie. Masa instalacji z 252 sztukami amunicji wynosi 3300 kg. Korpus instalacyjny wykonano w technologii ukrywania stealth. W razie potrzeby system posiada kamerę telewizyjną, z której obraz trafia na konsolę operatora i umożliwia prowadzenie ognia w trybie ręcznego celowania. System komputerowy o otwartej architekturze pozostaje kompatybilny z wieloma istniejącymi już systemami kierowania ogniem. Brytyjska firma Hescomil uchodzi za jednego ze światowych liderów innowacji w dziedzinie szybko rozkładanych systemów barierowych. W tym przeglądzie nie mogłoby zabraknąć jej osiągnięć. Fani historii wojskowości zapewne rozpoznali już gabiony. To rama wypełniona kamieniami, ziemią i innymi rzeczami. Na polach bitwy tę metodę wzmacniania pozycji stosowano w XVI wieku. Brytyjczycy twierdzą, że ich technologia pozwala na zbudowanie muru o długości 10 metrów w zaledwie 20 minut. Potrzeba do tego 2 osób oraz samochodu. Nie wydaje się to więc wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Bloki wykonano ze wzmocnionej stali z powłoką cynkowo-aluminiową, która zapewni ochronę i odporność na szereg ataków. Izrael to jeden z ciekawszych krajów pod względem rozwoju militarnego. To tamtejsi producenci zaprezentowali najnowszą technologię sieciową Legion X, która pozwala różnym typom dronów działać w zespole. Dziennikarzom dokładnie pokazano, jak działa Legion X na przykładzie bezzałogowych statków powietrznych Thor oraz drona Rook. Drony Thor zrzuciły małe czujniki, które mogły zbierać informacje o ruchu sejsmicznym w celu śledzenia pojazdów lub ludzi. Są one wręcz miniaturowe i wykonano w formie kamieni, co pozwala na ich skuteczne zamaskowanie. Obok nich działały także autonomiczne pojazdy sześciokołowe. Jedna z maszyn wypuściła własnego drona. Drugi pojazd, na którym zainstalowano moduł bojowy z karabinem maszynowym, skutecznie zlikwidował tego drona. Płynne działanie systemu było możliwe dzięki współpracy każdego z jego elementów, a gromadzone dane, w tym wideo i informacje lokalizacyjne, wyświetlane były na ekranie w pobliskim punkcie obserwacyjnym. Twórcy twierdzą, że Legion X to autonomiczne sieciowe rozwiązanie bojowe, które może z powodzeniem wykonywać misje w wysuniętych bazach operacyjnych, na poziomie taktycznych sił lądowych lub w warunkach walki miejskiej. Izrael pomyślnie przetestował także nowy laserowy system obrony powietrznej. Jako dodatek do systemu Iron Dome opracowano tam naziemny system laserowy o nazwie Iron Beam. System to skuteczne, dokładne, łatwe w użyciu narzędzie, które pozostaje znacznie tańsze niż jakakolwiek inna istniejąca obrona przed zagrożeniami stojącymi przed Izraelem. Na filmie opublikowanym przez ministerstwo widać, jak system laserowy przechwytuje rakietę, moździerz i drona gdzieś na pustyni Negev w południowym Izraelu. Na początku prac rozwojowych laser okazał się potężniejszy niż pierwotnie planowali jego twórcy. Jego dokładna moc pozostaje jednak nieznana. Laser może działać, jeśli ma stałe źródło zasilania. Wadę systemu laserowego stanowi to, że nie radzi on sobie dobrze w warunkach słabej widoczności, w tym w przypadku gęstych chmur lub innych niekorzystnych warunków pogodowych. Z tego powodu ministerstwo zamierza zamontować system również w samolocie, co pomogłoby pokonać to ograniczenie poprzez umieszczenie systemu nad chmurami. Wdrożenie takiego rozwiązania zajmie jeszcze kilka lat. Turcja aktywnie rozwija systemy bezzałogowe zarówno powietrzne, jak i morskie. Turecka firma Hevelsan zaprezentowała podwodny dron kamikaze Chaka o wyporności 3,2 tony. Specjalny system manewrowania i duża prędkość pomogą Chaka uniknąć ostrzału wroga. Urządzenie potrafi razić cele morskie w trybie podwodnym i nawodnym.
Chaka to uniwersalna, autonomiczna platforma, zdolna zarówno do wykonywania misji bojowych na powierzchni wody, jak i do zanurzenia na płytkie głębokości w celu kamuflażu. Unikalna konstrukcja pozwala na ataki z ukrycia na cele nawodne, zwiększając możliwości marynarki wojennej. Autonomiczny pojazd o długości 8,5 metra wyposażono w głowicę odłamkowo-burzącą, która zapewnia niszczenie celów. Zdolność do działania pod wodą dodaje element zaskoczenia, pozwalając uderzyć wroga niespodziewanie. Taki atak koordynuje się ze statku, drona lub naziemnego systemu kontroli, zapewniając scentralizowaną obsługę nad kilkoma jednostkami dronów kamikaze jednocześnie. Jedną z głównych zalet Chaka pozostaje prędkość. Urządzenie może rozpędzić się do ponad 100 km na godzinę i manewrować, unikając ostrzału wroga. I znów Izrael. Izraelski koncern obronny Rafael Advanced Defense Systems zaprezentował autonomiczny, precyzyjny system rakietowy dalekiego zasięgu piątej generacji Sea Breaker. System Sea Breaker, zapewniający skuteczne, chirurgiczne wręcz niszczenie celów morskich i naziemnych w odległości do 300 km, może być umieszczany na łodziach, korwetach czy fregatach, a także na przybrzeżnych wyrzutniach mobilnych Spider firmy Rafael. Sea Breaker wykorzystuje nowinki technologiczne producenta, takie jak elektrooptyka, wizja komputerowa, sztuczna inteligencja czy algorytmy podejmowania decyzji, aby zapewnić pełną funkcjonalność w przypadku braku systemu nawigacji satelitarnej GNSS o każdej porze dnia i w każdych warunkach pogodowych. System rakietowy Sea Breaker wyposażono w zaawansowany sprzęt IIR, Imaging Infrared. Wykorzystując sztuczną inteligencję, Sea Breaker zapewnia automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie celu. Pocisk pozostaje zaś odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Może latać na małych wysokościach nad powierzchnią wody lub nad powierzchnią ziemi w trudnym terenie. Jednym trafieniem ten pocisk potrafi zneutralizować statek wielkości fregaty. Kompleks Ściana to propozycja słynnego rosyjskiego koncernu Kałasznikow. Pojazd stanowi modyfikację Kamaza, mającą za zadanie zapewniać ochronę przed agresywnymi grupami i blokować ich natarcie. Nazwa w pełni oddaje istotę działania. W służbie organów ścigania znajduje się ściana o szerokości 7,5 metra, która rozkłada się dosłownie w ciągu kilku minut. Sprzęt zapewnia ostrze do niszczenia barykad i ruchomych obiektów o masie do 2,5 tony. Geometrię tarczy można zmieniać na bieżąco. Sprzęt dotrze na miejsce akcji błyskawicznie, gdyż jego maksymalna prędkość wynosi 80 km na godzinę. Dla lepszej wydajności Kamaz posiada monitoring wideo oraz specjalne sygnały dźwiękowe i świetlne. Do obsługi potrzeba tylko dwóch operatorów. I to wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!